Rozdział 2.5. Trójca gitar. Dźwiękowy alchemik na scenie. W dźwiękowym laboratorium Godry trzy gitary pełnią rolę strażników tajemnych wrót muzycznej ekspresji. To nie tylko instrumenty, ale również artefakty dźwiękowe, które współgrają z duszą artysty. Każda z nich jest nie tylko narzędziem codziennej gry, ale także partnerem w muzycznych eksploracjach i tworzeniu płyt. Yetei Fender Daybreak Stratocaster Olympic White Made in Japan. Pierwsza z trójki to Fender Daybreak Stratocaster, wyjątkowy klejnot w odcieniu Olympic White. Zrodzona w Japonii, ta gitara łączy w sobie tradycje lat 60. z nowoczesnym brzmieniem. Klonowy gryf, vintage'owe progi i oryginalne vintage-style przetworniki nadają jej duszę retro. Limitowana edycja z 2019 roku, ta gitara jest jak wyśniona paleta dźwięków, gotowa na każdą muzyczną podróż. Telecaster Buzz Mosquito Relic Fender 52 Pickups. Druga gitara to prawdziwe arcydzieło od Buzz Guitars, noszące imię Buzz Mosquito Relic. Zbudowana z poszanowaniem dla tradycji, ta gitara oddaje hołd vintage'owym instrumentom z lat 60. i 70. Gryf wykonany z węgę i bubinga, korpus z wyselekcjonowanego jesionu błotnego, to recepta na dźwiękowy majstersztyk. Wyposażona w przetworniki Fender 52, ta gitara to harmoniczny dialog między przeszłością a teraźniejszością. 3. Hapas Kaiser 7FF. Trzecia gitara w arsenale Godry to Hapas Kaiser 7FF, potężna siedmiostrunowa maszyna. Zbudowana z japońskim rodowodem, ta gitara to współczesne narzędzie do ekstremalnych eksploracji dźwięku. Korpus z jesionu błotnego, gryf z węgę, przetworniki Hapas Custom Leviathan & Zess Pickups to recepta na potężny, nieokiełznany dźwięk. Każda z tych trzech gitar to unikalny środek do wyrażania artystycznych wizji. Codzienna gra na scenie i nagrywanie płyt to dla Godry nie tylko wykorzystanie instrumentów, ale także eksploracja granic dźwięku. Te gitary to przedłużenie jej duszy, rezonujące z emocjami i kształtują dźwiękową podróż przez nieskończone krajobrazy muzyki. Rozdział 26. Synteza dźwiękowa. Ambient i noise w kontekście twórczości Godra. Ambient to gatunek muzyczny, który wyróżnia się subtelnością, delikatnością, dękawaniem i skoncentrowaniem na atmosferze dźwiękowej. To odmiana mimicznej, której głównym celem jest tworzenie spokojnych, relaksujących i otulających dźwięków. Osiąga to poprzez wykorzystanie dźwięków o niskiej intensywności, często pozbawionych rytmu i tradycyjnej melodii. Ambient oddziałuje na słuchacza przede wszystkim na poziomie emocjonalnym i sensorycznym, zapraszając go do intymnych przestrzeni dźwiękowych. Z drugiej strony mamy noise, czyli muzyczny hałas. Jest to gatunek, który zgodnie z nazwą skupia się na nieładzie dźwiękowym, chaotycznych strukturach i intensywności dźwięku. Noise bywa postrzegany jako ekstremalne wyrażenie sztuki dźwiękowej, w którym tradycyjne formy muzyczne ustępują miejsca zniekształceniom, przesterowaniom i abstrakcyjnym manipulacjom dźwięku. Chociaż ambient i noise reprezentują dwa skrajne bieguny pod względem intensywności i charakteru dźwięków, istnieje fascynujący obszar, w którym te dwa światy mogą się łączyć. Artysta może korzystać z elementów ambient, aby wprowadzić subtelność, harmonię i głębię do swojego projektu, a jednocześnie używać elementów noise, aby dodać mu brudu, eksperymentalności i nieprzewidywalności. Godra w ramach tworzenia swojego solowego projektu Ambient może wykorzystać Ambient jako bazę do stworzenia atmosferycznych, lekkich i przyjemnych dźwięków, które wprowadzają słuchacza w stan zamyślenia i relaksu. Subtelne warstwy dźwiękowe mogą służyć do budowania nastroju i eksploracji różnych emocji. Z drugiej strony, Godra może świadomie wprowadzać elementy noise, aby dodać kontrastu i unikalnego charakteru do swojej muzyki. Może to obejmować zniekształcenia dźwięku, manipulacje przestrzenne i eksperymentalne techniki produkcji dźwięku. Wprowadzenie chwilowego hałasu do spokojnej atmosfery ambient może zaskoczyć słuchacza i prowadzić do nieoczekiwanych doznań. And połączenie ambient i noise w twórczości Godra może być interpretowane jako dynamiczna podróż dźwiękowa, w której artysta eksperymentuje z kontrastem, manipuluje emocjami słuchacza i tworzy unikalne przestrzenie dźwiękowe. To połączenie dwóch skrajnych obszarów pasma dźwiękowego tworzy fascynującą syntezę, gdzie delikatna melodyjność spotyka się z ekstremalnym hałasem, generując coś nowego i niezwykłego.